Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania. Jak widzicie, nowo otwarte studio, pierwsze piwo dzisiaj właśnie do recenzji, także czas ochrzcić tutaj właśnie to miejsce, to studio. Mam nadzieję, że będzie dobrze tutaj się oglądało, a także opowiadało Wam co nieco. No i słuchajcie, ulokowane w piwnicy, zamontowane, własnoręcznie parę rzeczy wykonanych. Tutaj także naprawdę wydaje mi się, że no, ja jestem zadowolony. Naprawdę jestem zadowolony z tych efektów, muszę sam siebie pochwalić, ale wyszło naprawdę zacnie. Teraz wszystkie piwka, leżaki domowe mam no, tutaj w jednym miejscu, część jeszcze z boku stoi, ale zdecydowana większość już tutaj ulokowana na miejscu. No i właśnie z tego względu czas coś się napić. Napić się czegoś dobrego i ochrzcić to miejsce. Słuchajcie, mam tutaj wybór, zastanawiałem się, co by to w sumie spróbować, ale przyszło mi na myśl, że może w takim razie bym wziął, tutaj mam Pinta Deli Store, czyli banana, pineapple, passion fruit, mango, vanilla. No także mam, można powiedzieć, że konglomerat po prostu tropikalny, czy banan, ananas, marakuja, mango, vanilla. No brzmi po prostu ekstremalnie. Pastry sour, niekoniecznie może przez każdego ulubiony, ukochany gatunek, ale tutaj z takimi dodatkami to myślę, że po prostu może zrobić mega robotę. Słuchajcie, mamy tak. Skład godny owocowego shake'a i ujmująca gładkość. Pierwsza odsłona Pinta Deli Store to słodko-kwaśny koktajl w stylu pastry sour. Piwo pełne w smaku z dodatkiem wanilii i laktozy oraz kremową bazę słodową. No i mamy 20 BLG i 5,6% alkoholu. Składniki: woda, słodki jęczmienny, pilzneński, płatki owsiane, błyskawiczne, płatki pszenne, błyskawiczne, laktoza, chmiel Kolumbus, USA, pióre z marakui, pióre z banana, pióre z mango, pióre z ananasa, wanilia, drożdże, safale, US05. To jest to, o czym mówiłem, że piwa z owocami są proste, moi drodzy. Słuchajcie, co my tu mamy? Mamy po prostu słód jęczmienny, pilzneński, płatki owsiane, błyskawiczne, płatki pszenne, błyskawiczne. Naprawdę proste, nie są to wcale skomplikowane jakieś składniki wymyślne, tylko dający przy okazji nieco gładkości przy tym wszystkim, a także piany. No i po prostu owoce i proste drożdże US05. To tak odnośnie tego materiału, co Wam opowiadałem ostatnio, że piwa z owocami są proste, po prostu. I dokładnie Pinta również to udowadnia. Słuchajcie, mamy tak, pastry sour, wersja jedynka, także widzę, że będzie tego więcej. Etykieta klasyczna, dobrze dobrana, owoce pokazane, nic więcej mi się tu nie potrzeba. Jedna rzecz tylko, jadę tutaj na oświetleniu takim ogólnym, piwniczym. Jak byłoby za ciemno, to dajcie znać. To będę coś domontowywał, bo w sumie na razie jeszcze nie wiem, jak to wygląda. Także zobaczymy w takim razie, czy nie jest za ciemno. Jeżeli tak, to po prostu coś się tutaj dołoży, żeby było lepiej. No i dobra, otwieramy. Ale zapachniało. Jezu, jak to pachnie. No i wygląda naprawdę również elegancko. Słuchajcie, przepiękna barwa, no można powiedzieć, że kompot, po prostu istny kompot bananowy, ananasowy, marakuja, mango, no bajka, moim zdaniem może być bajka. Piana drobnopęcherzykowa, pieni się całkiem nieźle, aczkolwiek nieco zanika już tutaj na środku, z takim odcieniem również żółtym, żyje takim złotym i wydaje się być wściekle owocowe, naprawdę, bardzo, bardzo elegancko wygląda w szkle. No dobrze, a jeżeli chodzi o ten aromat? No to powiem Wam, że oprócz, mango. Mango wychodzi całkiem solidnie, kwaskowatość. Mango do tego przełamana dziką marakują. Czuć to po prostu przyjemnie, jak to pachnie i do tego wow, i wanilia teraz się jeszcze pojawiła. A to wszystko jeszcze doładowane tym ananasem. Jezus, jak to pachnie, przepraszam, ale naprawdę muszę przyznać, że soczek, po prostu istny soczek, mam wrażenie, że otworzyłem kubusia. Albo tak mi się kojarzy z kubusiem, po prostu takim dobrym, przyjemnym, smacznym sokiem z dzieciństwa. To właśnie był kubuś. No i tak to mniej więcej pachnie. Kubuś bananowy, serio, to pachnie kubusiem bananowym. No i to podkręcona tą wanilią, taka gdzieś tam iskra po prostu, daje czadu, daje ogień po prostu. No dobra, a smak? Oj panie. No słuchajcie, baza słodowa, widać, że jest tu, no jest tych cukrów całkiem sporo, są one wyczuwalne. Mimo tej kwaskowatości, która się tu objawia, mam wrażenie, że słodycz tutaj jednak dominuje w tym piwie. Słodycz popędzana bananem, bo chyba banan smaku robi sobie najwięcej, pozwala sobie na najwięcej. Chociaż mimo wszystko ta kwaskowatość również od marakui, mam wrażenie, i mango, taka owocowa kwaskowatość, no jest tutaj również obecna. Ale ten ananas
i banan, one tutaj chyba w smaku jednak dominują. Smaczne, naprawdę smaczne, pełne, bardzo treściwe to piwo. Pije się, naprawdę, ja mam wrażenie, słuchajcie, kiedyś może wspomniałem o jakimś to filmie, od czasu do czasu jeżdżę na takie zloty ze znajomymi. No i właśnie tam jeden kiedyś znajomy przywiózł, znajomy z Niemiec, który mieszka w Niemczech, przywiózł, bo kiedyś był na wakacjach w Austrii. No i tam podpatrzył, że jakiś Austriak, słuchajcie, robił sobie piwa pszeniczne, które mieszał z sokiem bananowym. No i tak zafascynowany tym, przyjechał do domu, zafascynował się, zasmakował mu to mega, przywiózł do nas na zlot i potem wszyscy pili piwa pszeniczne z sokiem bananowym. No i mam właśnie podobne odczucia tutaj, że ten banan po prostu no zdominował to piwo aż ordynarnie po prostu, ale jest naprawdę moim zdaniem przepysznie. Etykietka, muszę powiedzieć, że wszystkie owoce są ujęte na etykiecie, naprawdę tutaj znajdują swoje miejsce. To może być naprawdę smaczne letnie orzeźwienie. 5-6% alkoholu to nie jest na szczęście jakoś mega dużo. Co prawda, ta słodycz jest dosyć duża. Ona jest no wyczuwalna dosyć intensywnie. Może bym się kłócił, że delikatnie powinna być nieco mniejsza, może mniej laktozy w tym wszystkim, żeby jednak więcej tej kwaskowatości było tutaj w tym ujęte. Bo ta baza słodowa sama w sobie jest tutaj, no wydaje się taka porządna. I jeszcze ta laktoza, no to ona tutaj mimo wszystko to piwo gdzieś tam tworzy w dużym stopniu. I ja bym pozwolił nieco więcej kwaskowatości, tej owocowości również wypłynąć na wierzch. Ale tak czy siak, no pycha piwo, jest naprawdę pyszne. Nie mam czego się więcej tutaj przyczepić. Goryczka umiarkowana, lekko drapie w przełyk, ale nie jest ona wcale za duża. Także owoce tutaj... Pierwsza liga owoców, bo tak to wygląda. Jeszcze łyczek na koniec. Nasycenie również, moim zdaniem, dobrze dobrane, skomasowane. No, tylko ta słodycz. Mam wrażenie, byłaby nieco niższa, byłoby jeszcze lepiej. Ale tak czy siak, szapoba. Moi drodzy, to by było na tyle. Pierwsze piwo w nowym studio. Odpalone, otwarte. Typowo letnie, typowo wiosenne, jak najbardziej myślę, że na ciepłe najbliższe dni przyda się, chociaż jakieś ochłodzenie na zimno coś przychodzi. To by było na tyle i trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!